Dobry wieczór, Państwu. Witamy w kolejnym odcinku, specjalnym odcinku z cyklu Kultura Nie śpi. Ja nazywam się Radek Tarach, a dziś moim gościem jest znakomity aktor, muzyk, wokalista Paweł Domagała. Cześć. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mamy możliwość spotkania w Ząbkowicach Śląskich. Pierwszy raz w mieście Frankensteina? mieście Krzywej Wieży? Pierwszy raz, zdaje mi się, że pierwszy tak. Tak, a udało się zobaczyć już Krzywą Wieżę? Widziałem oczywiście nawet zdjęcie. Robiłem pod krzywą wieżą. Bardzo się cieszę. E, kilkadziesiąt ról filmowych, teatralnych e, i muzyka. Jak udaje ci się łączyć koncerty z aktorstwem? Jak znaleźć na to wszystko czas? Jak na co znajdujesz czas? To jest kwestia logistyki. Po prostu trzeba sobie dobrze planować. Także mam wszystko zaplanowane na, na rok do przodu. Teraz wiadomo, że jak była pandemia, no to mm. e, pewne rzeczy się tak zagęściły. Wobec czego wakacje miałem bardzo pracujące, ale kwestia logistyki i. I wszystko jest do, do gadania. Mm. No właśnie, pandemia, cała branża rozrywkowa, kulturalna w poprzednim roku i na początku tego roku również przez bardzo długi czas nie mogła działać na tych pełnych obrotach. Jak przeżyłeś ten czas? Ja pytałem o to również jednego z moich gości, panią Hanie Śleszyńską, która o, mówiła, Hania była, to dobrze. Tak, tak, która mówiła, że nagle wszystkie kalendarze po prostu poszły w bok, wszystkie terminy przepadły i nie wiadomo było, co robić. No trochę tak było jak. akurat. Byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że i tak sobie zrobiłem pół roku wolnego, mm. bo, bo bardzo intensywnie pracowałem, chciałem odpocząć, także pół roku miałem luz. Potem co, wydawaliśmy płytę, wobec czego też były takie głosy i żeby może lepiej przenieść premiery, ale zrobiliśmy płytę i to w, w środku tej naj, najgorszej fali takiej. Mm, najbardziej, że tak mm. powiem. A jak wygląda ten rok teraz koncertowo? No to nie, no to, to całe wakacje, mm. to jest pierwszy okay. nasz e, sezon, gdzie koncertujemy w wakacje. Mm. Bo zazwyczaj nie koncertowaliśmy w wakacje, bo, no bo też zazwyczaj były darmowe imprezy, a mm. my e, jakby zasady na takich mm. nie gramy. E, wobec czego miałem bardzo, no tyle koncertów, co w, teraz w te wakacje, to, to w życiu tak intensywnego e, mm. czasu nie miałem. Wobec czego no, nadrabiamy, bo to wiecie, to, to było tak, że niektóre były przeniesione, niektóre nowe. E, i, no i tak to się wszystko e, nałożyło, wobec czego bardzo intensywny czas. Mhm. No to chciałem zapytać po prostu o plany na przyszłość, jak to będzie wyglądało teraz. Patrzymy, optymistycznie patrzymy w przyszłość, choć nie do końca wiemy co się wydarzy, co, co, jak będzie wyglądała sytuacja z, z, z koronawirusem. Mhm. Jakie są plany, generalnie? No z muzycznych planów no to hmm. na wiosnę nowa płyta, czwarta płyta Narnia, koncertowo do końca września tak intensywnie koncertujemy, potem troszeczkę odpuszczamy, bo też właśnie mam inne hmm. e, e, sytuacje zawodowe. E, A oprócz koncertowania aktorstwo, bo dalej to Tak, tak, teraz hmm. właśnie zaczynam pracę nad nowym projektem, takim serialowym bardzo wymagającym, bo tam też i, pisz, I piszesz scenariusz i, i, i dużo innych rzeczy mam, które, które muszę ogarnąć, wobec czego te koncerty tak do końca października gramy, a potem skupiam się na nowej płycie i, 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 i na serialu, czyli bardziej taka stacjonarna już praca. Okej. Okay. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziś moim gościem był Paweł Domagała. Dziękuję bardzo, dziękuję dobranoc. Dziękuję bardzo, dobranoc.